emocji było bardzo dużo i myślę, że to było widać szczególnie po mnie, gdzie u mnie emocji nie widać. Więc no, najgłówniejszy mecz, najważniejszy tak naprawdę dla nas i cieszymy się, ogromne szczęście całego zespołu, wszystkich dziewczyn, że udało nam się to wywalczyć. Jeszcze jestem pełna emocji, tak ciężko podsumować tak bezpośrednio po spotkaniu i po rozdaniu medali. To było po naszej myśli, cały czas w miarę kontrolowane, w trzecim secie troszeczkę uciekła ta koncentracja, trochę zaczęłyśmy gorzej, ale nadrobiłyśmy, kontuzja Bruny. No przykro, bo to tak do końca może gdzieś tam tą, coś tam zabrało urokowi temu spotkania. Na to, i oczywiście życzę dziewczynie, żeby wróciła jak najszybciej do zdrowia, bo kontuzja jest naszym wrogiem, a żadnej nie życzy źle, wręcz przeciwnie, więc wracaj do zdrowia. A, no ale 3-0, to my to był target, zrealizowałyśmy ten cel i teraz jest tylko euforia. Na pewno jest niedosyt, znaczy na pewno jeżeli chodzi o klub, no to muszą być zadowoleni, że mamy to czwarte miejsce, bo Legionowo też postawiło warunki trudne i my się cieszymy, że udało nam się z nimi wygrać. Natomiast no, dzisiaj nie pokazałyśmy się z najlepszej strony i przez te ostatnie mecze też nie. No gdzieś ta forma nam uciekła, nie potrafiłyśmy złapać tego grania i no i UKS zwycięży, był lepszy. My nie gramy na kiebie, mogliśmy grać lepiej te pierwsze dwa mecze na 100%, ale ważne jest, że wygraliśmy tą serię i mamy brązowy medal, to jest najważniejsze. Myślę, że po tak ciężkim sezonie, jaki miałyśmy, wszystkie dziewczyny, myślę, wszystkie zespoły nawet, to dla wszystkich zespołów był ciężki sezon. Ja odczułam go najbardziej tak naprawdę, mówię o sobie jakby mentalnie i myślę, że smakuje to tak samo jak złoto. Po takiej ciężkiej walce, trzy mecze wygrane i mamy ten brąz, więc tylko się cieszyć. Mi w trzecim secie nie graliśmy dobrze, nie graliśmy z głową, popełniliśmy sporo błędów, ten trzeci set nie był najlepszy. Oczywiście to ta kontuzja atakującej w drużynie Radomia ich trochę podbudowała, bo chcieli za nią grać, to jest naturalne i było to widać, ale no, na same szczęście wystarczyło to i jest 3-0. Takie powiedzenie, no kto nie wygrywa 3-0, przegrywa 3-2 w meczach, tak? No, dzisiaj UKS był lepszy. No nam zabrakło w tym tiebreaku, tak, który tutaj u nas na hali był rozgrywany, postawienia kropki na edy, bo wtedy byśmy może odniosły zwycięstwo. Wydaje nam się, że trochę nas ta przegrana podłamała i to już szło coraz w dół. Jest to ważny medal. Ja jestem w LKS-ie a te medale, które mamy, są naprawdę niesamowite. Było mistrzostwo, był srebrny medal. W bilim roku mnie nie było, był brązowy medal, ale wiemy, że ten sezon nie skończył się tak, jak miał skończyć, bo koronawirus. Teraz jest to naprawdę wywalczony brązowy medal i jesteśmy bardzo dumni z tego.